Ja jestem posłanką Koalicji Obywatelskiej. Może pójdziesz na wybory? Tak, oczywiście. Straszło. Dobrze, super. Dobra, pójdzie. Pójdziesz? No tak. Jak się ta kampania zaczynała, to dla mnie bycie na ulicy było okropnie trudne. Mogłam być godzinę, a potem 30 minut siedzieć w aucie i się zbierać. Później znowu byłam godzinę, później znowu siedziałam w aucie. Czasem musiałam się zamknąć na pół dnia i jakby wypłakać, wykrzyczeć swoje gdzieś tam emocje, a potem zakładałam z powrotem maskę, makijaż, szybko się przebierałam i wracałam na ulicę. Sama ta kampania pokazała, między czym a czym będą wybierać Polki i Polacy. To historia o wyjątkowo trudnej kampanii wyborczej. Ja nie walczyłam o mandat, tylko walczyłam o życie, więc miałam inne rzeczy z tyłu głowy i inne rzeczy mnie w ogóle napędzały. W tle tej kampanii był osobisty dramat związany ze śmiercią nastoletniego syna posłanki Magdaleny Filix. Ale było jeszcze coś, czy raczej ktoś. Szanowni Państwo, ten ktoś. Poseł Dariusz Matecki. Człowiek skrajnej prawicy z suwerennej Polski do zadań specjalnych w internecie. Oto przykłady jego agresywnych i brutalnych wpisów z przeszłości. Tu, gdy postulował postawienie pod ścianą Donalda Tuska. Donald Tusk powinien trafić przed Trybunał Stanu, Sąd Wojskowy i pod ścianę. Zdecydowanie się z tym zgadzam. A ty? Gdy Ewie Kopacz życzył losu Barbary Blidy. Szanowna Ewa Kopacz, po dzisiejszym dniu powinniście pójść w ślady Barbary Blidy, albo przynajmniej opuścić Polskę. Honor tego wymaga. Albo gdy w ten sposób przedstawiał prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, gdy ten jeszcze żył. Prezydent Adamowicz nic sobie nie robi z faktu, że Gdańsk zalało 50 milionów litrów ścieków. W końcu w jego życiorysie niejedno szambo już wybiło. Można śmiało powiedzieć, gówniany gospodarz miasta. Zachęcamy do głosowania na kandydatów suwerennej Polski na listach Zjednoczonej Prawicy. Pozdrawiam. Matecki to zaufany człowiek Zbigniewa Ziobry. W przeszłości był nawet na etacie w jego ministerstwie. Tu widzimy go z kolei z wiceministrem sprawiedliwości w telewizji dyrektora Rydzyka. Witam serdecznie, szczęść Boże. Gdy dowodzili konieczności walki o polskość i wiarę, a sam Matecki w walce z tak zwaną ideologią LGBT posuwa się do tak brutalnych wpisów. Pora na uzbrojenie polskich katolików, konserwatystów. Harcująca lewica w Europie nie boi się niczego. W odpieraniu ich fizycznych ataków jest tylko jedna możliwość. Fizyczna samoobrona. Pora dać Polakom broń. Czy jestem hejterem? W pewnych sytuacjach przyznam się, że tak. Matecki dostał miejsce na liście wyborczej w Szczecinie, skąd po raz kolejny startowała w wyborach Magdalena Filix. Popieram pana Dariusza Mateckiego. Do niedawna radny w Szczecinie, ale teraz już poseł. Pozdrawiam serdecznie. Ci, którzy byli zainteresowani kampanią, bardzo się interesowali rywalizacją Magdy Filix i Dariusza Mateckiego, bo znali kontekst tej, ten ponury kontekst, tragiczny kontekst tej rywalizacji. Matecki zagrał ważną rolę w bulwersującej akcji mediów zależnych od PiSu z końca ubiegłego roku. Wtedy to Rządowe Radio ze Szczecina i TVP Info doprowadziły do ujawnienia ofiary pedofila, nastoletniego syna posłanki Magdaleny Filix. Jako miejsce działań pedofila, wskazując Szczecin, naprowadzali też na matkę ofiary. Był synem znanej parlamentarzystki. Przede wszystkim z tą sprawą nie mam kompletnie nic wspólnego. Zapewniał nas Dariusz Matecki, ale fakty są takie, że to właśnie on opublikował na Twitterze zdjęcie Magdaleny Filix w towarzystwie Krzysztofa F., który skrzywdził jej dziecko. Nie mam kompletnie nic wspólnego z tą sprawą. To nie ja wychowywałem dziecko, to nie ja wyciągałem jakiekolwiek informacje i jedyne co zrobiłem, to opublikowałem jedno zdjęcie wśród wielu innych zdjęć. Ale to jedno zdjęcie przedstawia posłankę i pedofila, który był znajomym Magdaleny Filix i psychoterapeutą. Wykorzystał zaufanie matki i pod jej nieobecność dopuścił się pedofilii wobec jej syna. To posłanka zawiadomiła policję. Dariusz Matecki zawsze wie, jak zainicjować hejt. On jest zawsze gotów pierwszy rzucić kamieniem, chociaż nie jest bez winy. Jedyne co zrobiłem, to opublikowałem jedno zdjęcie. Wbrew zapewnieniom był bardziej aktywny w szerokiej operacji rządowych mediów, zgodnie z którą odbiorca miał odnieść wrażenie, że Platforma Obywatelska w Szczecinie ukrywa pedofila. To jego kolejny wpis w tej sprawie.
Wiedzieli od roku, ani pisnęli, dlatego że pedofil jest ważną postacią w zachodniopomorskim środowisku LGBT, dlatego że był kandydatem z list PO, dlatego że jego ojciec był marszałkiem województwa, dlatego że brał aktywny udział w kampanii Trzaskowskiego. Sprawa ta dotyczy takiego szerokiego kręgu Platformy Obywatelskiej. Sprawa ujawniona przez rządowe media jako gorący news miała pozostać niejawna ze względu na dobro dziecka, ofiary pedofila, który został aresztowany ponad 2 lata wcześniej, a następnie skazany i osadzony w więzieniu. Sprawa, która jest utopiona w polityce po uszy. Ja wiem od niej, że Mikołaj po tych publikacjach zamknął się w pokoju i nie wychodził z niego. Przeżywał to. Mówi dziennikarz Gazety Wyborczej w Szczecinie Adam Zadworny. Nikt nigdy w jego szkole nie wiedział, że jest ofiarą molestowania seksualnego. Od tej pory wszyscy wiedzieli. Chłopiec targnął się na życie w lutym tego roku, ale tu zastrzeżenie. Nie wiadomo, czy i w jakim stopniu ujawnienie go jako ofiary pedofilii wpłynęło na tę tragiczną decyzję, bo samobójstwo jest najczęściej splotem wielu okoliczności. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura, która powinna wyjaśnić to między innymi, jaką rolę w ujawnieniu tożsamości ofiary pedofilii jako syna posłanki ze Szczecina odegrali zaangażowani w tę sprawę ludzie związani z władzą, w tym między innymi Matecki. Obrona polskości, chrześcijańskich wartości. Ale ten dotychczas mógł liczyć wyłącznie na wsparcie partyjnego kolegi, który wciąż pozostaje prokuratorem generalnym. To cele pana Dariusza. Nam prokuratura w Szczecinie odmówiła informacji na temat osób przesłuchiwanych w postępowaniu związanym z doprowadzeniem do ujawnienia syna posłanki Magdaleny Filiks jako ofiary pedofila. Według mojej wiedzy ani żaden przedstawiciel mediów rządowych, prawicowych, ani radny Matecki nie zostali w ogóle przesłuchani w tej sprawie. Nie mam kompletnie nic wspólnego z tą sprawą. Nie mam sobie tak naprawdę nic do zarzucenia. Prokuratura moim zdaniem udaje, że działa. Ziobro wspierał też Mateckiego na miejscu w Szczecinie. Więc miejsce 6 gorąco polecam wszystkim mieszkańcom. Z poparciem przyjeżdżał też ten europoseł. Sam kandydat od wielu miesięcy rozdawał pieniądze dla Straży Pożarnej z Funduszu Sprawiedliwości, którym dysponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Wyprodukował dużo filmików i spotów wyborczych, a w mieście nie brakowało potężnych billboardów. Efekt niespełna 15 tysięcy głosów. Magdalena Filiks uzyskała dużo większe poparcie, choć kampanię miała krótszą i dużo skromniejszą. A, czyli już od razu tak. Jak nam mówiła, opierała się głównie na życzliwości ludzi, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed wyborami. Właściwie co? Moja kampania taka była, że 90% moich materiałów to byli ludzie, którzy zgodzili się udostępnić bezpłatnie i prywatnie swoje jakby płoty, ściany. Już po wyborach w domu rozmawialiśmy o tym, jak trudno było wrócić do codzienności, a następnie do polityki po śmierci dziecka. Nie odbierałam telefonu przez wiele miesięcy od nikogo. I niektóre SMS-y z kondolencjami przeczytałam po 6 miesiącach. I tyle po prostu. Nie miałam kontaktu z ludźmi przez wiele miesięcy. A czy byli może tacy ludzie, którzy mówili, daj sobie spokój, nie idź już do tej polityki? Tak. Moja mama. No moja mama, bo się bała. Nie dlatego, nie z żadnego innego powodu, tylko dlatego, że się po prostu bała. Mama wiedziała, że mam jeszcze 2 córki i bała się o mnie, o życie dziewczyn i o moje życie. Ostatecznie, jak mówi posłanka, więcej osób przekonywało ją, by jednak wyszła z domu i wróciła do polityki. Wśród nich właśnie 2 córki. Tu w czasie wspólnego głosowania. A tutaj z jedną z nich w czasie kampanii. Zdziwi się, jak to ludzie mogą wyczuwać 40 głosów. Przez 20 mi wystarczy. Dzień dobry. I Maja i Ola mi powiedziały, że chcą, żebym to zrobiła, że muszę to zrobić. Że ze mną będą i że razem to musimy zrobić i że są ze mną dumne i nie chcą, żebym rezygnowała z pracy. I ja mówiłam, że nie i nie i nie, bo nie dam rady. One mówią właśnie dasz. I słyszałam to 30 razy dziennie. Ale najpierw, mówiła nam polityczka, trzeba było przeżyć i się podnieść. W najtrudniejszych chwilach towarzyszyła jej Katarzyna Osos, przyjaciółka, też posłanka. Ja pamiętam, że na pogrzebie, wracając z pogrzebu, sobie przyrzekłam, że muszę zrobić wszystko, żeby ona nie została sama, żeby właśnie nie zamknęła się. Przyrzosła jakąś czekoladę, posiedziała ze mną.
no nie, no odegrała bardzo ważną rolę. Prawda jest taka, że gdyby nie Kaśka, no to ja bym nie wróciła. Na początku kilka razy, jak miałam przyjechać, chciałam przyjechać, to napisała SMS-a, że coś wypadło, nie mogłam i że nie może się spotkać. I tak odpuściłam, mówię okej, ale w końcu, nie mówię, wsiadłam i tylko napisałam, że jadę. Znaczy ja jej odmawiałam, nie wpuszczałam i nie odbierałam telefonów, ona tu i tak przyjeżdżała. Kasia miała bardzo trudne zadanie. Podmioty te głównie działają w okręgach wyborczych ludzi związanych dość mocno z Solidarną Polską. Nim doszło do tragedii związanej ze śmiercią syna Magdaleny Filiks, obie posłanki kontrolowały Lasy Państwowe i wytropiły m.in. pewien konkurs zorganizowany przez tę państwową instytucję. O hucznym tytule Drewno jest z lasu. Fundusz konkursu 11 milionów złotych. Większość trafiła do parafii i innych instytucji związanych z Kościołem katolickim. Kilka osób znalazło sobie mało mądry pomysł na to, żeby wyprowadzić z lasów państwowe pieniądze dla swoich. Teza: partia Ziobry przejęła Lasy Państwowe, konkurs jest na to jednym z dowodów, bo pieniądze powędrowały głównie tam, gdzie działają prominentni działacze Solidarnej Polski. Szczecin, mogłoby się wydawać, że przecież nie ma tam żadnego posła ze Szczecina, ale jest pan Matecki, taki bliski działacz Solidarnej Polski, dość mocno związany i członek Solidarnej Polski, jak się okazało, nawet podczas kontroli, pracownik również Lasów Państwowych. Może dlatego, że sama mieszka w lesie, bo mieszka w domu, który jest w lesie, wybrała na cel Lasy Państwowe i tą pańczynę, która oplotła Lasy Państwowe, pańczynę suwerennej Polski, której ważnym elementem był radny, a dzisiaj poseł Dariusz Matecki. Stało się dla nas jasne, że Fundusz Leśny w Lasach Państwowych stał się kolejnym łupem politycznym ludzi Solidarnej Polski i Zbigniewa Ziobry, podobnie jak wcześniej zresztą Fundusz Sprawiedliwości. Magda poprzez tą swoją odwagę, waleczność, no dość dostatnie potrafiła pokazać władzy, co się nie podoba i oczywiście dla władzy takie osoby wyeliminować jest najlepiej. Cele, zasady i wszystko, co zostało ustalone, to była fasada przygotowana tylko po to, żeby ogromne środki trafiły w tym konkursie do swoich. Ta konferencja miała miejsce w Sejmie w grudniu ubiegłego roku. Wy się możecie z tego śmiać, możecie drwić z tego, że Polska nie ma tych pieniędzy. To też grudzień i posłanka Filiks w czasie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości o braku pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Między was zostały rozdzielone takie stołki, takie ministerstwa i takie fundusze. I zarzuty sformułowane wobec Zbigniewa Ziobry i jego partii. Minister był na tym posiedzeniu komisji. Wy, wasze rodziny, wasi bliscy, wasi znajomi, wszystkie fundacje z wami współpracujące, stowarzyszenia, każdy, kto was popiera w wyborach w waszych okręgach, wszyscy dostają z publicznych środków grube miliony. Powiedziała po prostu prawdę, mocną prawdę. I wam na nic nie brakuje. Na leczenie dzieci, na służbę zdrowia, na samochody, na garnitury, na zegarki, na pieniądze, na życie, na domy, na wille. Wam na nic nie brakuje. Ta wypowiedź to mówiła dokładnie jak jest. Oni wiedzieli, że to jest prawda. Wzięliście sobie Polskę za zakładnika. Ludzie chodzą do sklepu, bo dlatego jest taka dzisiaj w Polsce inflacja, że nie ma KPO. Płaczą emeryci, płaczą ludzie. Nie ma już prawie w Polsce klasy średniej. Tylko dlatego, że jakaś kanapowa, durna partyjka, która nie ma procent poparcia, wzięła sobie całą Polskę proszę za zakładników. Jaka, łącznie jaka z tym... Kanapowa? Na kanapową, na poważna kanapową. Patriotyczna partia, co pani. Już powiem? Panu odpowiem. Gdyby nie miliony, które dostajecie przez wszystkie fundusze, nie bylibyście nawet kanapową partyjką. Przez te 8 lat nie mieliśmy ani jednej sytuacji, w której właściwie konsekwencje poniósł działacz PiSu czy Solidarnej Polski, a nieprawidłowości, złodziejstw, okropieństw. Było mnóstwo. Dorwaliście po prostu do środków publicznych i robicie z nimi od kilku lat co chcecie. Nie podobało się ewidentnie, to delikatnie chyba mówiąc, że nie podobało im się co Magda wie, co mówi i mówi to głośno. Sami se przyznajecie, sami rozdajecie i sami się chronicie. I to dlaczego wy tu wszyscy dzisiaj jesteście z ministrem Ziobry jak jeden mąż? To jest tylko i wyłącznie dlatego, że tak długo jak on siedzi na tym stołku, macie poczucie bezkarności. To co się pojawiło później w mediach, od razu po świętach, było dokładnie związane z tym, że takie było na mnie zlecenie, tak? To nie jest tak, że ktoś wszedł chodnikiem i się wywrócił o te informacje. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś, kto to zrobił, chciał mnie zniszczyć, zatrzymać, pokazać, że nie jestem taka bezkarna i nie przewidział
skutków tej sytuacji, ale oczywiście, że to był efekt tego, co robiłam i jak pracowałam. Spotykamy się z Piotrem Żytnickim z Gazety Wyborczej. Dziennikarz opisał wydarzenia, które poprzedziły medialny atak rządowych mediów na Magdalenę Filiks w grudniu ubiegłego roku. Był synem znanej parlamentarzystki. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że ta publikacja Radia Szczecin na temat syna Magdaleny Filiks była zemstą za te jej dociekania, zatropienie ludzi suwerennej Polski. Wśród zainteresowanych tym, by uciszyć i zatrzymać Magdalenę Filiks, był według dziennikarza Dariusz Matecki. Tu przypomnijmy, polityk z partii Ziobry, sam też zatrudniony w Lasach Państwowych. Tam było przedstawione to tak, że pani Magdalena Filiks ujawniła o to, że pracuje w Lasach Państwowych i przez to ja się miałem nad nią zdęcić. Informacje o tym, że ja pracuję w Lasach Państwowych, przekazałem na konferencji prasowej, na której były wszystkie szczecińskie media, na prawie 2 lata przed informacją ze strony Magdaleny Filiks. Tyle, że jak mówi dziennikarz, nie chodziło o sam fakt zatrudnienia, ale o tryb wykonywania pracy. Miesiąc przed publikacją Radia Szczecin ona na Twitterze zasugerowała, że wie o tym, że niektórzy pracowników Lasów Państwowych nie przychodzą do pracy, że pracują zdalnie, a taką właśnie osobą był Dariusz Matecki. Co dokładnie Matecki robił przez te 2,5 roku w Lasach Państwowych, nie wiadomo. Moim zdaniem nieprzypadkowo, miesiąc później, redaktor Radia Szczecin idzie do sądu, znając sygnaturę sprawy pedofila i następnie publikuje taki materiał i od razu ten materiał rozpowszechnia, puszcza w świat, nagłaśnia Dariusz Matecki. Więc tak jak mówię, nie ma dowodów, natomiast jest cały ciąg poszlak wskazujących na to, że Tomasz Duklanowski z Radia Szczecin był tylko cynglem, a rzeczywistym zleceniodawcą i takim pasem transmisyjnym był Dariusz Matecki. Kilku szantażystów, tak naprawdę, których interesuje tylko i wyłącznie ich własny interes polityczny, miejsca na listach, ilość osób wziętych do ministerstw, pensje dla wszystkich dookoła. To jest jedyna rzecz, którą wy się kierujecie. Nic więcej was kompletnie nie interesuje. Po śmierci syna Magdalena Filiks na wiele tygodni zniknęła z życia publicznego i nie wiadomo było, czy w ogóle wróci do polityki. Ale Matecki, który poczuł się dotknięty wspomnianym tu już artykułem, postanowił ją zaatakować. To jego wpis zamieszczony kilka dni po pogrzebie chłopca. Jeśli na bazie fejków Filiks chce iść na wojnę, to pytań będzie wiele. Jak na przykład, z kim zostawało niepełnoletnie dziecko podczas jej zadym pod Sejmem, zanim została posłanką? Gdzie mieszkało dziecko pomimo tego, że Filiks jest posłanką ze Szczecina? Podobne głosy pojawiły się też w mediach zależnych od PiSu. I jak słyszymy od przyjaciółki Magdaleny Filiks, była i jest atakowana też na portalach społecznościowych. Ten hejt wobec niej cały czas trwał. No, wielu osobom też zależało, żeby się już nigdy nie pojawiła w życiu publicznym. Ja miałam naprawdę ciężką traumę, zespół stresu pourazowego i przez to zeszczucie w mediach miałam takie poważne problemy, powiedziałabym, w sensie z lękiem, tak, takim poważnym. Wiele tygodni nie wychodziłam z domu. Wiem, że jesteście zdolni do najgorszego hejtu, nienawiści i najgorszych podłości, bo już mi to zrobiliście. Ale ta ścięta głowa jest na płocie mojej 90-letniej babci. Baner z odciętą głową, być może to przypadek, ja sobie pomyślałem, gdy to zobaczyłem. Ktoś chciał zniszczyć baner i tak mu się oderwało. Nie, to nie był przypadek, to jest bardzo malutka miejscowość i tam wisiało 5 moich banerów. A to był pod mojej babci. Moja babcia ma 90 lat, mieszka tam całe życie, wszyscy ją znają, wszyscy znali mojego dziadka. Dokładnie wiedzieli, na którym płocie obcięli tą głowę i to był dla mnie trudny moment, w sensie takim, że znowu mi wróciły takie trudne emocje, bo to dotknęło znowu mojej rodziny. Ale słyszymy, że w sumie dużo więcej było dobrych chwil i dobrych spotkań z ludźmi w tej kampanii. Na mnie szczekać? No przecież nie na mnie. Czwartek przed wyborami. Wizyta u mieszkańca Szczecina, z którym 3 lata wcześniej Magdalena Filiks miała uliczną kolizję. Wczoraj wieczorem pan mnie zaskoczył, odezwał się na Messengerze. Przypomniał się, powiedział, napisał właściwie dokładnie, pewnie mnie pani nie pamięta, ale jestem tym facetem, któremu skasowała pani auto. Dzień wcześniej zamienili znaki na ulicy, więc ja byłam naprawdę przekonana, że przecież jestem na pierwszeństwie. Mieliśmy się spotkać kilka razy z psami na spacer, ale się nie udało, więc wczoraj pan powiedział, że kupuje spacer z psami za baner na płocie i serdecznie zaprasza. No i jak widać, miły człowiek.
No i to właśnie są takie, jak mówiłam, w tej kampanii przyjemne momenty, nie? Że ludzie sami dzwonią i sami to chcą pomóc. Możemy się poznać. Dzień Tomasz, dobry. Tomasz słynny. Tomasz z Facebooka. Dziękuję Państwu, naprawdę, ślicznie. To przed chwilą mówiłam tutaj, bo byłam pytana, czy to na mnie wpłynęło, no to Wam powiem, że tak, bo byłam taka zmęczona i padnięta i nie mogłam usnąć i w nocy dostałam zdjęcia, jak chłopaki stoją na tej drabinie i pomyślałam sobie, jak ludzie w nocy wieszają moje banery na drabinie, to nie wypada mi nie wstać o 6 rano i wrócić do roboty. No więc daliście mi też taką energię w momencie, kiedy już nie miałam w ogóle siły i ochoty wstawać. Bardzo pięknie Państwu dziękuję. Kampania w terenie to też liczne spotkania z wolontariuszami. No, października 15 pogonimy Kaczyńskiego. Cześć. Moja kochana, moja. Wy skleju chodzicie. Pamięta się ostatnią ulotkę, którą się dostanie w skrzynce. A my ruszamy, proszę Pana, na słupy, oklejać słupy o godzinie 20 w piątek. To zostanie. I niemal do końca bez udziału mediów. Przedostatnia rozmowa w tej kampanii wyborczej, 8:10, posłanka Magdalena Filipiuk. Z nielicznymi wyjątkami, jak tu dla lokalnego radia i wspólnego podcastu TVN24 GO i Newsweeka. Czy to była trudna decyzja? No, chyba jedna z najtrudniejszych w życiu, jeśli nie najtrudniejsza. Robiąc kampanię bez mediów, gdzie byłoby to o wiele prostsze, zaczęła spotykać się z ludźmi, że poczuła ich wsparcie. Czego pani chciała uniknąć? Chciałam uniknąć pytań o moje życie prywatne, a po drugie ktoś mi powiedział, słuchaj, jak się bałam, że nie zrobię tej kampanii, to ktoś mi powiedział, słuchaj, ty nie musisz robić tej kampanii, wystarczy, że będziesz na liście. I ta myśl tak utknęła w mojej głowie i tak mnie zmotywowała, że postanowiłam, że sobie tego nie wyobrażam. Ale pójdzie pani na wybory? Oczywiście. To dobrze, super. To bardzo proszę o wsparcie kobiety dla kobiety, bo mamy 4 mężczyzn posłów i tylko 1 kobietę posłankę. A może mogłabym ciebie poprosić o głos, jestem posłanką Koalicji Obywatelskiej. Pewnie. Będzie mi bardzo miło, jak się zapoznasz z moją ulotką. Ja ciężko pracowałam wcześniej, zawsze byłam aktywną osobą i uznałam, że nie chcę dostać głosów dlatego, że jestem na liście, tylko chcę, żeby moi wyborcy mieli poczucie, że ja na te głosy jakby swoją pracą zasłużyłam. I może mogłabym poprosić cię o głos w wyborach w niedzielę 15. Pójdziesz na wybory? Tak, oczywiście. Straszyłam, dobrze, super. Pójdziesz na wybory? Nie. Pójdziesz. Nie możesz, jak młodzi ludzie mogą rezygnować ze swojego głosu, że później jakieś stare dziady decydowały o twoim życiu. Proszę cię. Pójdziesz? No tak. Ja jestem posłanką Koalicji Obywatelskiej, ale pójdziecie na wybory? Głosujemy tutaj, ale pójdziemy. Pójdziemy, ale nie wysyłać. I może mogłabym panią pięknie poprosić o głos w nadchodzących wyborach? Ja myślę, że na panią wszyscy będą głosować. Ale pójdzie pani na wybory? Nie mogę. No jak to nie? Miłego dnia. Było dobrze nawzajem. Dziękuję bardzo. Przed Magdaleną Filipiuk druga sejmowa kadencja. Czeka pani na to pierwsze posiedzenie? Tak, czekam na to pierwsze posiedzenie i czekam na to, kiedy zacznę swoje kontrole poselskie. Ta druga kadencja z tragedią w tle będzie trudniejsza, szczególnie początek. Szanowni Państwo. Tym bardziej, że w Sejmie będzie też on. Poseł Dariusz Matecki. Pozdrawiam serdecznie. Trudno mi sobie szczerze mówiąc wyobrazić spotkanie posłanki Filipiuk z posłem Mateckim. Nie tylko w Sejmie, ale w ogóle. Tu będą duże emocje. No, będę się starała być przy niej. Muszę się nauczyć z tym żyć, tak, bo on nie zniknie. Teraz będzie w Sejmie. No po prostu tak. Tak się stało i będę musiała to ogarnąć. Nie zrezygnowałam z kampanii, nie zrezygnowałam z pracy, więc też nie zrezygnuję z jeżdżenia do Sejmu. Nic więcej mnie tam i nie ciągnęło przy podjęciu tej decyzji, jak przyszłość tego kraju, dziewczyn. I to, żebyśmy naprawdę wygrali te wybory. No i wygraliśmy. Artur Zakrzewski, TVN24.